Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie. O, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Lego Indiana Jones. Dzisiaj udajemy się do kolejnego poziomu o nazwie Castle Rescue. I ciekawe, co spotkamy na naszej drodze. Bo co? Dobra. Okej. Już się miniaturka rzuca od razu. Z tego co ja pamiętam, to ten poziomik jest bardzo krótki. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Tak coś słyszałem. Oczywiście patałachy cholerne już się tutaj musiały przydzwonić do nas, że tak powiem. Nieładnie. Zostawić nas. O mój Boże. Okej. Zakładaj tą czapkę Indiana. Ty nie jesteś jeszcze taki sławny, żeby oni cię pamiętali. Chłopie, daj radę. No oczywiście nie, no to jest po prostu kurpimać normalne. No co za cholerny dupek. Ja papier, jak ja nienawidzę takiej sytuacji. Jej! Skrzyneczka, ja chcę ten poziom szybko i zwięźle zrobić, a nie chcę tego poziomu przez 20 minut. Ale z tego co ja wiem, on jest króciutki. Ale nie wiem, czy to prawda. Tak dzisiaj wszystko jest takie domniemane. O nie! Jezu. Jak je nienawidzę, Boże, tych gości. No, załóż tą zasraną czapeczkę. Chłopie, no. Jezu, ja nie wiedziałem, że tutaj jest ten pagórek. Co za noob za mnie. No nie, tam spadło całe moje... moja kasa. Albo nie spadła, ale... Jezu, ja się tak tutaj boję. Ja nie lubię tego poziomu. Znaczy... ja go w ogóle tak, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale to już inna sprawa. Pamiętam, nie pamiętam. Tak średnio. Wnioskując po pierścionkach, to... znaczy po tych klocuszkach, whatever, jak to nazywacie, ten poziom jest bardzo krótki, więc... zobaczymy, jak to się potoczy. Wow. Jej, epic. Epic to jest, epic. On go umamił. Nudy. Co? Ona okazała się złodziejką, ta kobieta? Ale wredna małpa. Aha, spoko. Fajnie, no i mamy ogień, jej. Świetnie, po prostu tego ja pragnąłem, żebyśmy tutaj pożar jeszcze roz... Dobra, jakieś te głupie wzoreczki układamy. Mój Boże, w ogóle... skrzynka! Tak, tego potrzebowałem. Dobra. No, wspinaj się tam, chłopie. Czyżby...
Po pieniążkach sugeruje, że to by był koniec. Ale czy to prawda? Tego nie wiem. O mój Boże! Jak ja mam się tam przedostać? Chłopie, ogarnij się. Aha, spoko, teraz nie mogę tam przejść, no. Fajnie. A za przeproszeniem, jak ja mam to doskoczyć? Może mam udawać Jackie Chana, co? Idioci. No. Aha. No, co ty robisz? Ty jesteś jakiś psychiczny człowieku? Ja zaraz się wkurzę. Będę musiał znowu wyjść, żeby zobaczyć, co trzeba zrobić. Idź, Boże. Na Boga, pomóżcie mi, ja nie wiem, co mam zrobić w tym poziomie. Ale chociaż True Adventure będę miał zaraz. Jezu, aha. A no to się wszystko wyjaśniło. Tylko mogę na to wpaść wcześniej. Ale nie! Po co? Tam. Okej. Okay. Fajna muzyka. Tak, ja tutaj potrzebuję gdzieś tego. Okej, okay, chłopie, ty masz udawać hieroglify. Jezu, szybciej. Mój Boże. No co jest? No przecież miałem dobrze do jasnej cholery. Pomyliłem kolejność ze sraną. O mój Boże, ten poziom jest taki banalny. Jej. W ogóle to jest taki gościu stoi, nie? Ja tam mam głęboko gdzieś. Jakiegoś frajera spod mostu. A? Jeszcze coś powinienem znaleźć, o czym nie wiem. Ciekawe. Jej. A tak, i to jest ostateczne. O mój Boże. Aha, bo to jest ten gościu, którego mamy zabić w sposób haniebny. Chociaż tam, ja tam nie wiem, ja się nie orientuję. Walić go. Znaczy... Tak, ja coś mówiłem, ale potem... W ogóle... Powinniśmy tutaj chyba udawać jakiegoś gościa. Wow, ich tutaj jest zdecydowanie za dużo. Ja nie mogę się skupić. No wyglądam teraz jak ten gościu. Pasuje? Dzień dobry! A wal się tam. Nie chcesz mnie przyjąć, to już twój problem. Jej, kluczyk. Klucyk. Klucyk, kluczyk, kluczyk. Ciekawe, gdzie mamy przynieść ten kluczyk? Aha, no serio, do miejsca, w którym... Ach, będzie ten idiota. O mój Boże!
Okej, okay, idziemy, ludzie. Ci nas będą teraz gonić, ale tam krzanić ich. Pank, pank, pank. Wpuszczać nas do jasnej cholery. Wpuszczaj nas, chłopie. Oni się tam leją ciągle na nie. Taki szczegół. Tak, bierzemy armatę i rozwalamy to pazerstwo. Aha! No, no, spoko. Jeśli tylko po to mam używać tego? W sumie? Nie, ale tak poważnie to musimy coś jeszcze chyba zrobić. O, możemy się teraz dostać do naszego skarbeńka. Kasa. Jest pokrzepieniem życia. Nie, ale poważnie, gdzie my mamy teraz iść? Fajnie, musiałem. Jezu, jaki ze mnie idiota, po prostu. Ja już mam tej gry dosyć. Ja się nie lubię tej gry i w ogóle. Tak, to trzeba było zrobić od początku, ale pan Patryk oczywiście jest jakiś wybitny i zapomina o takich rzeczach. Zresztą niesłusznie. Tak, a gdzie mam zdobyć mój szanowny kapelusz? Może mi ktoś to wyjaśnić? Auć. Ja za nie ogarniam tego poziomu. Gdzie ja tutaj mam znaleźć ten kapelusz? Mój Boże. Aha! Tego nuba. Nie! Masz to wziąć! Patałachu! Ja stąd uciekam. Miałem zamiar w 10 minut to zrobić, a będzie taki zły czas. Znaczy zły i niezły, no zależy jak to jak patrzeć. Jej, z 50 uciekamy! No jeszcze nie koniec, no co za chamstwo. Co mam tu zrobić w tym gównie? A ja myślałem, że. Och! Ja tak sobie myślałem, że to już koniec. Zawiodłem się na tej grze. Mam nadzieję, że to już koniec, bo się po prostu inaczej zaszczelę. Jej! Poziom skończony, level complete, 14 minut. I tak jest nieźle. Kontynuujemy naszą epicką historię. No, szybciej! Motyl Recycle Escape. Tia. Jej, mamy kolejny poziom Motorcycle Escape, ale na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!